Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Conor Murphy jest jednym z najbardziej pozytywnie odbieranych przedstawicieli zachodniego świata fitness i w przeciwieństwie do większości jego kolegów po fachu wzbudza bardzo mało kontrowersji. Nie zmienia to faktu, że jego osoba na pewno jest bardzo ciekawa i warta uważniejszego przyjrzenia się. Chociażby ze względu na to, że praktycznie wszyscy zorientowani w temacie zgadzają się, że taka sylwetka jest jak najbardziej osiągalna naturalnie. A Murphy staje się tym samym posiadaczem jednej z najlepszych naturalnych muskulatur na zachodnim YouTubie. W tym momencie ciężko jest powiedzieć, kiedy eksplodowała jego popularność, ale początki jego aktywności sięgają 2015 roku na Instagramie i 2016 na YouTubie, kiedy opublikował materiał przedstawiający jego transformację. Dobre predyspozycje do kulturystyki były u niego widać od bardzo młodego wieku. Tutaj zdjęcie z wieku 16 lat, gdzie czarno na białym widać, że jest docięty. Mięśnie brzucha są wyraźnie zaznaczone, na klatce widać szczegóły. Innymi słowy, prezentowanie muskularnego wyglądu nigdy nie stanowiło dla niego większego problemu. Następnie wspomina, że osiągnął przejściowy szczyt formy w wieku lat 17. Tutaj na zdjęciu widać, że już wtedy miał bardzo dobrą klatkę, ramiona, brzuch także był na swoim miejscu. Materiał kończy się na wieku 21 lat, gdzie tak naprawdę oglądamy już prawdopodobnie szczyt jego genetycznego potencjału. Gdyż to, co prezentował w tamtym okresie w ogromnej większości, odpowiada temu, co pokazuje teraz. Jakichś zauważalnych zmian czy ulepszeń przez ten okres nie przeszedł. Ważył wtedy 205 funtów, czyli 93 kg, przy wzroście 1,86 m, jaki podaje większość źródeł. Na filmie poziom jego tkanki tłuszczowej myślę, że można oszacować na około 14-15%, co daje wskaźnik Fat Free Mass Index na poziomie oscylującym wokół 23, czyli wynik bardzo wysoki, ale jak najbardziej osiągalny naturalnie. Oczywiście, jak wspominałem w swoich wcześniejszych materiałach, FFMI absolutnie nie jest tu czynnikiem decydującym, a jedynie narzędziem przesiewowym, ale tak naprawdę nie ma żadnych podejrzanych cech w sylwetce Murphy'ego, które mogłyby sugerować użycie środków dopingujących. Z boku i z przodu wygląda bardzo dobrze, natomiast tyłem raczej nie prezentuje nic zachwycającego. Jeżeli chodzi o nogi, to także widać, że nie jest to jego najlepsza partia i w stosunku do góry dość wyraźnie odstają. Sama masa 93 kg nie jest połączona z jakąś podejrzaną definicją, a tak jak mówiłem, myślę, że na filmie procent tkanki tłuszczowej oscylował wokół 14-15. Innymi słowy, rzeczywiście jest duży, ale przy dobrej genetyce, jaką posiadał Murphy i co można ocenić oglądając fotografie z początków jego treningów, jest to w pełni naturalnie osiągalne. Ogromną rolę pełni tu oczywiście oświetlenie, kąty nagrania i pompa i to właśnie z tego powodu pojawiły się głosy o tym, jakoby zaczął on tracić swoją masę mięśniową. Oczywiście pewną rolę mógł odgrywać tu niewielki spadek pełności, spowodowany chociażby lepszym poziomem definicji. Ale myślę, że najistotniejszym czynnikiem jest tu właśnie kwestia różnego oświetlenia i nieco innych kątów, przy których Conor nie wygląda aż tak imponująco. Dla przykładu tutaj widoczna 4-miesięczna transformacja jego pozy bicepsy tyłem. W ciągu tak krótkiego czasu, szczególnie trenując od tylu lat i będąc kulturystą naturalnym, zrobienie zauważalnego progresu jest niezwykle trudne i żeby był on wyraźny, praktycznie niemożliwe, natomiast tutaj postęp jest ogromny, wręcz odpowiadający zyskanej w rok dwa ciężkich ćwiczeń masie. Co się natomiast zmieniło, to po pierwsze oświetlenie i po drugie kąt, także aparat umieszczony jest wyżej, co wizualnie poszerza plecy i zwęża talię i biodra. Dodatkowo na dolnym zdjęciu wydaje się nieco lepiej docięty. Widać tutaj, że takie kosmetyczne zmiany mogą sprawić ogromną różnicę, w tym jak prezentuje się sylwetka na zdjęciu. W 2016 Murphy wystartował na swoich, jeżeli się nie mylę, jedynych zawodach w kategorii męska sylwetka NBC Dallas Europe Games. Murphy miał bardzo dobre, przyjemne dla oka kształty, plus niewątpliwym atutem były tu pełne brzuśce, także z przodu każdą partię miał okrągłą i trójwymiarową. Poza tyłem brakowało po pierwsze grubości pleców, ale także szerokości. Co natomiast najbardziej rzucało się na tle najlepszych zawodników, to, że brakowało lepszego docięcia. Był trochę za mało suchy i wyraźny. Sam odcień skóry także miał nieco zbyt jasny i wydaje się, że nałożył za mało olejku. Wyglądał bardzo dobrze, ale do czołówki zabrakło właśnie twardszego, bardziej surowego wrażenia. Ostatecznie zakończył rywalizację na trzecim miejscu. Aktualnie wydaje mi się, że jest nieco szczuplejszą wersją siebie sprzed paru lat. Nadal prezentuje niezłą pełność, natomiast nie wydaje mi się, że jest tak nabity jak na materiałach wcześniejszych. Jeżeli spojrzeć na przykład na tą fotografię, naprawdę nie ma żadnych podstaw, by kwestionować naturalność Murphy'ego. Ma sporą masę, ale nie ma tu nic, czego nie można by osiągnąć przy odpowiednich predyspozycjach. Zresztą takie wrażenie można odnieść przeglądając wszystkie jego materiały na YouTubie czy Instagramie.
Co zapewniło mu tak ogromną popularność, to nie tyle sama sylwetka, co oparta na niej działalność pranksterska. Ale myślę, że o tym nikomu, kto kiedykolwiek słyszał to nazwisko, nie muszę mówić. Podsumowując, Connor Murphy to kolejny doskonały przykład tego, jak istotne w odbiorze sylwetki jest stworzenie odpowiedniej iluzji i jak ogromny sukces odnoszą osoby posiadające umiejętność odpowiedniego wykorzystania tego faktu, oczywiście popartego odpowiednim wyglądem sylwetki. Każdy ma swoją najlepszą pozę, najlepszy kąt i najlepsze oświetlenie, w którym prezentuje się najlepiej. I te same elementy, ale niekorzystne, mogą sprawić, że sylwetka wygląda zupełnie inaczej. Doskonale pokazuje to właśnie Murphy, gdzie patrząc na różne materiały, jego muskulatura może prezentować się zupełnie odmiennie. Oczywiście nie zmienia to faktu, że sylwetkę posiada bardzo imponującą, jedną z bardziej estetycznych, o dodatkowym atucie takim, że nie wydaje się tak daleko poza zasięgiem, by nie móc motywować do osiągnięcia tego samego. Jeżeli chodzi o kompletność Murphy'ego, to wydaje mi się, że przodem i bokiem jego góra wygląda doskonale, ale nieco jakości brakuje tyłem i w dolnych partiach. Wydaje się też, że musi on zawsze iść na kompromis, czy prezentować większą pełność, ale kosztem definicji, czy też odpuścić nieco rozmiarów, by sylwetka posiadała więcej szczegółów i twardości. Murphy ma aktualnie 26 lat, więc teoretycznie szczyt jego kulturystycznej formy powinien dopiero nadejść. Natomiast jak na razie wygląda na to, że stara się on po prostu utrzymać wypracowany wcześniej poziom. I tak, wydaje się, że kiedyś prezentował się bardziej imponująco. Myślę, że tak czy inaczej przy tak długim stażu ewentualne poprawki byłyby jedynie kosmetyczne, więc raczej należy zakładać, że jest to plus minus ostateczna wersja sylwetki Connora Murphy'ego. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.